Lo babcia saluto. Otóż dzisiaj zmieniam saluto na ahoj, ponieważ jesteśmy w Unii Europejskiej i wszystkie języki są równoprawne. Także zmieniam ahoj, znaczy zmieniam saluto włoskie na ahoj czeskie. A dobra, wracam dzisiaj do zapomnianego, być może niesłusznie, mojego poradnika pstryka. Tak więc... Słuchajcie dziewczyny, chłopaki, słuchajcie, poradnik pstryk. Tu mam taką pstrykawkę. Nie zawsze działa. Krótki myk, poradnik pstryk. Otóż zobaczyłam na YouTubie poradnik, jak poodwijać dżinsy. No to ja w dzisiejszym moim poradniku pstryku dam wam nie jedną, ale dwie porady, rady. Co tam, jestem hojna i mam gest. Pstryk. Otóż tak, na początek coś prostego. Jak zamykać i otwierać oczy. Więc to jest tak, jak mamy oczy zamknięte, to je otwieram. A jak mamy otwarte, to je zamykam. Możemy to robić wiele razy. To proste ćwiczenie możemy wykonywać wszędzie, o każdej porze, robiąc dowolną ilość powtórzeń. Drugie. Jak ruszać głową na boki, w przód i do tyłu? To ćwiczenie wymaga od nas więcej uwagi, ponieważ musimy rozpoznać, gdzie dół, gdzie góra, boki, gdzie tył. Tak więc. Prawy bok. Lewy bok, do przodu, do tyłu i tak dalej. To ćwiczenie możemy robić w miejscach publicznych, na przykład w markiecie, ale no, wtedy ludzie, klienci będą myśleli, że rozglądamy się po półkach, prawda? Ale uwaga, uwaga, ilość powtórzeń może skutkować, duża ilość powtórzeń może skutkować posądzeniem o niestabilność umysłową albo o chęć kradzieży. No, no. Także lepiej chyba sobie w domu jeansy. Jeansy podwijać. Prawda?